Rozkład tygodniowy na następny tydzień od 4 do 10 kwietnia. Mamy już kwiecień, kochani, i na następny tydzień, od poniedziałku do niedzieli, właśnie zobaczymy, co pokażą karty Tarota. Zobaczymy, jakie tendencje są, jakie wskazówki, jakie impulsy, na co należy uważać i jakie energie należy wykorzystać, by następny tydzień potoczył się dobrze. Zobaczmy, kochani. Oczywiście witam wszystkich najserdeczniej w niedzielę dzisiaj. Życzę Wam pięknego dnia i chcę prosić o komentarze. Piszcie swoje historie, piszcie też tematy, które chcecie, bym nagrywała. Oczywiście kolektywne tematy dla wszystkich, dla grupy, dla wszystkich subskrybentów, ponieważ tutaj nagrywam filmiki z wróżbami kolektywnymi. Zapraszam do lajkowania z łapką w górę, do subskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście nowi tutaj, tak? Bardzo, bardzo zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Wtedy dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich codziennych premierkach z wróżbami i z rytuałami, z horoskopami, z kartami anielskimi. No, różne są tutaj karty, talie kart, rozmaite i różne tematy. Kochani Państwo, oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez e-mail. Adres e-mailowy mój jest pod każdym filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście tylko osobiste na podstawie Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia i konkretnych problemów, które Was konkretnie tutaj osobiście dotyczą. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani Państwo, następny tydzień kwietniowy już przed świętami, czyli ten taki przedświąteczny tydzień. Zobaczmy, co nam pokazuje. Poniedziałek powinniście bardzo być solidni, pracowici, punktualni. No, pokazać się tutaj z bardzo solidnej, właśnie bardzo pilnej strony. Powinniście nie tylko w pracy, we współpracy z innymi, w związku, w relacji, w małżeństwie, wykazać się tutaj pracowitością, solidnością, rzetelnością. Powinniście być po prostu kimś, na kim można polegać. Też współpraca z innymi jest jej bardzo ważny temat, tak, na tej karcie, i kroczek po kroczku rozwijać tutaj pozytywnie swoje plany, swoją karierę, finanse czy stabilność związku. Pamiętajcie, w poniedziałek wykażcie się na nowo, jakby nowy start tygodnia. Być może nowa praca, nowe plany, nowe projekty, nowy kontrakt. Jeśli tak, to oczywiście wykażcie się tutaj bardzo, bardzo dużą rzetelnością. No, pracowitość to jest właśnie temat tej karty. By się potwierdzić, wykazać, tak? We wtorek coś ciężkiego, jakieś ciężkie zadanie, czy ciężka rozmowa, czy ciężkie sprawy, dużo spraw. Uważajcie, by nie wziąć na barki za dużo spraw do po prostu rozwiązania czy zorganizowania, ponieważ te sprawy, ta ilość spraw lub komplikacja, jaka z tego wyniknie, może Was przeciążyć, tak? 10 buław. 10 buław to karta pracy, owszem, aktywności, energii, tak, ale koniec jakiejś fazy, jakiegoś projektu, jakichś spraw i nowa aktywność. Ale te sprawy, właśnie uwaga, żeby Was nie przeciążyły. Ponieważ tutaj za dużo być może naobiecujecie, nabierzecie sobie na barki i nie będziecie mogli temu podołać. W środę rycerz buław. Rycerz buław to karta aktywności, energetyczna karta, bardzo tutaj waleczna, tak? Zawalczcie o coś, nad czym Wam zależy. Bądźcie aktywni w działaniu. Po prostu dążcie do swoich celów, planów bardzo aktywnie. No, też tutaj ta karta mówi o dobrej seksualności, gorącej fazie,
Być może jakaś afera, romans, flirt, nie wiem, przyjaźń plus, seks, ale również w innych sprawach, jeśli chodzi o pracę, o współpracę, o nowe plany, nowe sprawy, to przede wszystkim aktywność, energiczne działanie i kreatywne dążenie, śmiałe do celów, do założonych swoich planów. Także tutaj, kochani, bądźcie walczący o swoje idee. Też mówi tutaj ta karta o przygodzie, o jakimś ciekawym właśnie dniu, pełnym ryzyka, owszem, ale też pełnym jakichś pozytywnych zmian. Następnie czwartek. A z kielichów to oczywiście szansa na coś nowego, pozytywnego, nowe jakieś, nie wiem, czy pomysły, czy emocje, czy poczujecie miłość, randka, nowa znajomość, nowe plany być może miłosne, uczuciowe, dobry dzień na randki czwartek, dobry dzień na spotkania miłosne, dobry dzień na początek jakichś relacji, ale również tutaj taka intencja, że wszystko, co się pokaże nowego, jakieś nowe szanse, które podsuwa Wam los, po prostu wykonujcie, bierzcie w rękę, jak to się mówi, bierzcie w garść i róbcie to z uczuciem, z emocjami pozytywnymi. Po prostu patrzcie sercem, no i wykorzystajcie przede wszystkim tą szansę, którą Wam tutaj los podsuwa pod nos. Oczywiście szansa jest to tutaj na dużą miłość, na piękne uczucia, emocje, na to być szczęśliwym, by mieć jakieś głębsze uczucia, ale również w sprawach zawodowych, finansowych szansa na coś nowego, szansa na coś pozytywnego, na jakieś nowe zadania, nowe projekty, nowe pomysły, nową współpracę. Też jest tutaj uznanie ze strony ewentualnie współpracowników czy szefa, szczęście, pozytywność w czwartek. W piątek, kochani, wycofajcie się na chwilę i bądźcie pasywni tutaj w jakichś sprawach. Musicie coś przemyśleć, musicie coś się odsunąć na bok. Nie bądź tutaj zauważalny, zauważalna, nie bądź tutaj jakiś nachalny, tylko wycofaj się, przemyśl swoje sprawy. Skup się na swoich sprawach, zachowuj spokój, spójrz na sprawy wszystkie z innej perspektywy. No tutaj spokój, cisza, po prostu jakieś nowe widocznie pomysły są potrzebne, przemyślenie spraw, spokój. W sobotę, kochani, odjazd, wyjazd, rozstanie, pożegnanie i coś nowego, co się tutaj jakoś wyłoni, tak? Coś nowego, na nowe się otworzyć, jakiś spokój tutaj będzie, jeśli się na nowo otworzycie, wyciszycie, czyli zakończyć wszystkie swoje sprawy, zakończyć jakiś cykl i wyruszyć w drogę jednak z pozytywnością, tak? Z pozytywnością. Być może jakaś podróż też. Podróż, widzimy tutaj gdzieś poprzez morze, oceany, jakąś podróż, być może jakaś nawet podróż daleka, by się troszeczkę tutaj uspokoić, wyciszyć. Jakaś inna, spokojna faza. Uwaga, w niedzielę jakaś, nie wiem, jakieś tej awantury, sprzeczki, bitwy, wojna, po prostu, no nie wiem, jakiś tutaj tragiczny, smutny czas, nie wiem, uwaga, żeby się nie dać sprowokować, ponieważ tutaj ta karta jest, no być może będą jakieś prowokacje, jakieś kłótnie, jakieś po prostu konflikty, uważajcie na takich ludzi, którzy będą Was prowokować, uważajcie, by nie wpaść w jakieś tu problemy, tarapaty. No tu być może jakaś krytyka o Waszej osobie lub mobbing lub jakieś, nie wiem, walki ego, tak? Walki silnego ego, silnych ego,
ewentualnie w małżeństwie, w relacji, no, konflikty, sprzeczki, spieranie się poprzez wasze silne ego, tak jak już wspomniałam, i no, jakieś tutaj problemy, tak, w relacji. Także trzeba się tutaj zdystansować, nie dać się też sprowokować. Kartą taką na dnie kart wszystkich tarota wyszła mi jeszcze królowa monet, czyli uważajcie, królowa monet, oczywiście skupcie się na pracy, na swojej egzystencji, skupcie się na sprawach jakiejś stabilności swojej. Królowa monet to oczywiście królowa konsekwentna w działaniu, wytrwała, pracowita, przedsiębiorcza, właściwie zarządzająca swoimi zasobami, dobra biznesmenka, dobra matka, no, dobra również współpracownica. Także uważajcie na sprawy swojej egzystencji, na sprawy swoich finansów. Taka tutaj jest karta jakby w przełożeniu. Także kochani, no, tydzień, gdzie wykazać trzeba się pracowitością, natomiast również w środę aktywnością, w czwartek jakiś romansowy być może dzień lub dobry dla związków, relacji, nowych miłości, randek. W piątek wyciszenie, przemyślenie spraw. W sobotę być może podróż, wyjazd lub rozstanie niestety ze starymi sprawami, z partnerami, z, nie wiem, rozwód być może nawet, jeśli chodzi o małżeństwa. No i w niedzielę naprawdę trzeba uważać, by nie wpaść w jakieś problemy, tarapaty, by tutaj coś złego się nie stało. Natomiast ważny temat jest tu praca, egzystencja, finanse. Tutaj ta królowa monet i poniedziałek, 8 monet ze sobą bardzo tutaj kooperują, czyli skupcie się też na tym, by wykazać się pracowitością, rzetelnością, solidnością. Przede wszystkim poniedziałek jest tej dobry, by zacząć dobrze ten pracowity następny tydzień. Dziękuję serdecznie, życzę Wam oczywiście cudownego tygodnia, wspaniałego, pozytywnego, samych dobrych przedsięwzięć, planów, pomysłów i samych serdecznych dla Was i dla mnie też oczywiście, tego sobie też życzę, ludzi, którzy Was otaczają. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.